No, witam wszystkich, jestem Tage 2016. Ogólnie mam taką śmieszny temat ogólnie. Niby Marcin powinien się odezwać na fecie. Napri pisał do mnie wiadomość, że niby o tym nic nie wiedział, że jego nie było w Łodzi, tylko w Warszawie. On myślał, że mieszkamy tam. No, ja to nagłaszczałem grubo. W sprawie pisanie, że tam już kurde nie mieszkamy. A dopiero wołuje Marcin skuma, że faktycznie to jest prawda. Dla mnie to jest w ogóle głupotą. To, że dopiero skumał się na ten temat. A po drugie, jak ktoś się tłumaczy, ten jest winny. Krótko na temat jest. Nie ma co tu się oszukiwać, że nie. Po prostu robi bekę albo szuka bekę. Ma się wywołują, bo ja nagłaśniałem to jeszcze wydawaliśmy płytę Plyn na was stanie. To jeszcze Bonas był. Bonas o tym wszystko wiedział, że tam już nie mieszkamy. Wystarczyło się skontaktować z Bonasem, albo Bonas nakręcił sprawę, że mieszkamy, a Maciej Wołunio chciał zrobić z tego belkę. Wystarczyło nas się zapytać, a dwa robiliśmy filmiki w sprawie tego, że na wschodzie nie mieszkamy tam. To nie wiem, o co mu ubiega, że niby nie wiedział, że tam nie mieszkamy. Trochę dziwne troszkę to jest. To, żeby nie wiedzieć. Jeszcze tak nagłaśniałem tą sprawę, że każdy o tym wiedział. Tylko on jedyny nie wie. To dla mnie trochę niepoważnie jest to, że Maciej Wołunio nic o tym nie wiedział. Jak siedzi w Warszawie i na bieżąco nie sprawdza, co się dzieje u nas na fejsie lub na kanale, tak to się ma. A dwa, nie wiem, czy ogólnie ogląda te filmiki, czy nie. Czy po prostu szuka kręcenia beki z nas, bo ja nagłośniłem, że oni robią bekę z ludzi, czyli Bonas, bo oni kręcą beki z ludzi, bo nas z tego żyją. Dla mnie to jest głupota. A Wołunio próbował tutaj pokazać dobrą stronę, że on niby o tym nie wiedział. Jak niby nie wiedział? Wiedział. Przecież ja tak nagłośniłem tą sprawę. Aż do tego stopnia, że Daniel z Bartkiem wynieśli wszystkie swoje rzeczy. Zostawili taką ruinę zniszczoną. Za to, że po prostu dostali po dupsku na pewno za to, że mieli lewy prąd, wodę, no i ich musieli przestrzenić, czyli trochę przydupić. A Maciej głównie o tym nic nie wiedział niby. No dziwne to, bardzo dziwne. Jeszcze ja robiłem filmik specjalny o tym, że tam nie mieszkamy w ogóle. Dziwne to jest, ale to nie moja broszka, tylko jego broszka. A dwa, nie robi siebie idioty, debila, że niby nic nie wiedział. Wiedział, tylko on szukał bekę z tego. Dla mnie to jest nie człowiek, tylko gimbus albo troll. Krótko na temat to jest to, że po co nie wiem co jest, jak